nie porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządu czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli u Beka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. W przyjaznych wilkom gęstwinach lasów wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda w proch pojałtański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Na wschód skazani z woli Zachodu walczyli o niepodległość, tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca, dziś do historii należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii należnej chwale podziemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic.